W tym odcinku pokażę, jak przy pomocy Power Query powtórzyć wiersze listy określoną ilość razy. Ile razy wiersz ma być powtórzony? Jest to określone w kolumnie i. Miałem ostatnio klienta, który potrzebował wydrukować etykiety na paczki i dla danego klienta musiał wydrukować wiele etykiet. Do korespondencji seryjnej było to wówczas potrzebne. Do dzieła, co zrobimy? Ustawiam kursor w obrębie danych, gdziekolwiek, w dowolnej komórce i klikam w kartę Power Query, a teraz w przycisk z tabeli. Excel zapyta, czy dane przekonwertować na tabelę. Oczywiście tak, moja tabela ma nagłówki, więc klikam OK i pojawi się edytor Power Query, w którym muszę zdefiniować odpowiednie zapytanie. Od razu Power Query za mnie dodało krok zmieniony typ. On jest tutaj niepotrzebny, ale może go zostawię. Zrobimy tylko jedną prostą rzecz, trik, którego nauczyłem się od Billa Szysza. Kliknę w kartę Dodaj kolumnę i dodam kolumnę niestandardową. Napiszę tutaj bardzo prostą formułę. Nazwa tej nowej kolumny, która się pojawi w Power Query, niech zostanie custom, natomiast formuła będzie bardzo prosta. Otwieram nawias klamrowy, wpisuję jedynkę, potem dwa razy kropkę. To będzie mówiło Excelowi, że chciałbym wygenerować listę od 1 do, no właśnie, do ilu? Chciałbym, aby Excel pobrał tę wartość z kolumny liczba etykiet, więc klikam dwa razy na tym polu liczba etykiet i domykam nawias klamrowy. Teraz klikam OK i spójrz, co się pojawiło. W edytorze Power Query do mojej listy została dodana dodatkowa kolumna o nazwie Custom i w niej są listy, w których są kolejne elementy od 1 wzwyż. Do ilu? Do tylu, do takiej wartości, która jest w kolumnie liczba etykiet. Zresztą sprawdźmy to, podejrzyjmy. Klikam na komórce z taką listą i w dolnej lewej części ekranu mam informację, co pod tą listą się kryje, więc tutaj 1, 2. Tu niżej już będzie 1, 2, 3, 4. Tutaj dalej będzie tylko 1, tutaj znowu 1, 2 i tak dalej. I teraz prosta rzecz. Chciałbym tę kolumnę rozwinąć. Wówczas Excel pokaże wszystkie elementy z tych list, a co za tym idzie, powtórzy te wszystkie dane, które się znajdują obok elementu danej listy, tyle razy, ile elementów jest w danej liście. Więc klikam w ten przycisk, który pozwoli mi rozwinąć daną kolumnę i spójrz, mam osiągnięty ten efekt, który chciałem. Dany wiersz powtórzył się tyle razy, ile było elementów w tej liście. Teraz tę kolumnę, obie te kolumny, liczba etykiet i custom, mogę usunąć. Zaznaczyłem je, klikam prawym przyciskiem myszki, wybieram usuń kolumnę i teraz powiem Excelowi, aby załadował te dane do arkusza, tak aby mógł z nich skorzystać. Więc klikam w kartę narzędzia główne, rozwijam przycisk Zamknij i załaduj, wybieram polecenie Zamknij i załaduj do i powiem Excelowi, aby te dane mi załadował w tym arkuszu obok tej listy, więc klikam w polecenie istniejący arkusz, w przycisk do wskazywania komórki w którymś z arkuszy i wskażę mu może komórkę, niech to będzie L2. Klikam OK, muszę sekundę poczekać, pojawi się okienko, w którym potwierdzam tylko, że te dane będą wstawiane do istniejącego arkusza, do komórki L2, klikam w przycisk załaduj. Chwilę powinno to Excelowi zająć i wstawi mi taką listę jak ta oryginalna, ale z powtarzającymi się wierszami. Spójrz, wiersz pierwszy powtórzył się dwa razy, wiersz drugi powtórzył się cztery razy i tak dalej. Ten sposób jest bardzo sympatyczny, ponieważ mogę teraz zdefiniować różną ilość etykiet tutaj, na przykład dla tej trzeciej pozycji. Powiem Excelowi, aby powtórzył mi to 5 razy. Zmieniłem jedynkę na piątkę. Przewinę się w prawą stronę do tej mojej listy. Spójrz, póki co tutaj jest ten trzeci wiersz oryginalnej listy, Tomas Garcia, jest tylko raz, ale klikam wewnątrz tej listy prawym przyciskiem myszki, wybieram polecenie odśwież, chwilkę to zajmie i spójrz, Garcia jest tutaj już tyle razy, ile zdefiniowałem w tym miejscu, czyli pięciokrotnie.